Ten festiwal już jest na stałe wpisany w DNA naszego miasta. To jest bardzo ważne wydarzenie, bo promuje też nasze miasto nie tylko w Europie, ale myślę na całym świecie. Myślę, że nie przesadzę, jeżeli powiem, że dzisiaj w te parę dni Bielsko-Biała jest stolicą na pewno europejskiej, jeśli nie światowej fotografii. Choć w tym roku zaprosiliśmy artystów wyłącznie z Polski. W tym roku, ponieważ są to urodziny, ponieważ jest to 10. jubileusz, ponieważ jakby zataczamy pewne koło, coś się zamyka, być może coś się otwiera, postanowiłam, że ten festiwal będzie wyglądał inaczej. I tak jak się obchodzi urodziny w gronie najbliższych, tak samo postanowiłam te 10. urodziny festiwalu też obchodzić w gronie najbliższych. Dlatego zdecydowałam się, że ten festiwal będzie poświęcony tylko i wyłącznie fotografii polskiej. Dlatego on jest zupełnie inny niż poprzednie. Przy festiwalu pomaga 170 wolontariuszy. To są głównie dzieciaki, głównie są to licea i technika, tutaj z Bielska i z okolic. Także jest to naprawdę ogrom ludzi, który nam pomaga i tutaj jest jeden przedstawiciel tego wolontariatu i bez nich właściwie nie byłoby tego festiwalu, bo byłoby to zupełnie nie do udźwignięcia. W festiwal zaangażowanych jest 57 instytucji, jak zaczęłam wszystkich liczyć, partnerów, i głównie są to instytucje miejskie, właściwie wszystkie ważniejsze instytucje miejskie, domy kultury, galerie, muzea, wszystkie są zaangażowane w Photo Art Festival.